Cześć, witam wszystkich na porannym przeglądzie kryptowalut. Dziś może trochę ekstremalnie. Jestem lekko przeziębiony i na dodatek jestem na lotnisku. No ale może damy radę. Zaczynamy od Bitcoina. Bitcoin wczoraj spore wzrosty. Dziś na razie początek. Spokojnie. Zobaczmy, co się dzieje na Bitstampie. Na Bitstampie też nic się nie dzieje ciekawego. A Chińczycy? Chińczycy przebili swój ostatni szczyt. Litecoin. Na Litecoinie przynajmniej mieliśmy odbicie. Dziś na razie nic się wielkiego nie dzieje. Chińczycy? Chińczycy kontynuują wzrosty. ETH. ETH. Dzisiaj odbicie. ETC. O, dzisiaj sporo do odbicia i kurs przebił linię trendu spadkowego. LISK. LISK. No niestety po wczorajszym odbiciu dziś zaczyna się od spadków. Ripple. Wczoraj i przedwczoraj mocne wzrosty. Dziś mamy korektę. Ripple w stosunku do dolara. Oparcie o linię trendu wzrostowego. Dash. Na Dashu nic wielkiego się nie dzieje. Kontynuuje spadki. Dzisiaj jest wyhamowanie trochę tych spadków. Monero. Przebił linię trendu spadkowego. Jest szansa na jakieś większe odbicie. NEM. Proszę, dzisiaj bardzo ładne wybicie NEM. Wybił się poza ostatni lokalny szczyt. Tu jest szansa na jakieś kolejne wzrosty. Bardzo silne wybicie. Doge. Wczoraj też mocne wybicie. Potem szybki spadek. Dzisiaj kontynuuje wzrosty. Jest szansa, że będzie szedł dalej w górę i przebije swój ostatni lokalny szczyt. Golem. Odbił się od linii trendu wzrostowego. Jest szansa na kontynuację. Augur. Wczoraj zatrzymały się spadki. Jest próba powrotu do wzrostów. Zcash. No niestety spadki przez cały czas są. Co prawda trochę wyhamowały. Stratis. Nic tu się nie dzieje. Do jakiegoś czasu mamy trend boczny. Stellar. Niestety spada. Będzie prawdopodobnie testował kolejny raz tą drugą linię trendu wzrostowego. Steam. Steam próba odbicia. Może się to uda narysować jakąś linię nawet. O, proszę. No jest szansa, jeżeli przebijemy to ostatnie lokalne szczyty, jakieś wzrosty, ale tutaj bym niczego nie przesądzał. Made. Made się nic ciekawego nie dzieje. Next. Po wybiciu testowanie przed ostatniego lokalnego szczytu. Nowa coin. Kontynuuje spadki. Namecoin. Również, choć już wyhamowały po zbliżeniu się do linii trendu wzrostowego. Peercoin. Kurs przebił linię trendu wzrostowego, ale jest szansa na jakieś odbicie. Myślę, że to by było tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem.